Cześć, witam Was wszystkich tym pięknym widoczkiem, tym pięknym kadrem. Soczysta zieleń na tle błękitnego, wiosennego nieba. Tylko z tą temperaturą nie jest wiosenna, ale trudno. Witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj zajmiemy się przesadzaniem tego oto mojego nowego nabytku, tego cudeńka w postaci trachykarpusa Fortunei. Palemka dotarła do mnie w tym tygodniu. Firma Bestpalm. Wielkie dzięki. I tak, co my tu o niej możemy powiedzieć? 5, 20, 30 cm, no ale tak jak mierzyłem, to jest tych bliżej 30. Ładnie ulistniona gąszcz pięknych zielonych liści. Wyłażę tutaj kolejne. No ale co jeszcze mnie zaintrygowało? No założyłem, że no zaczyna wypuszczać kwiatostany. Taka mała palemka. A już widzę, że są dwa kwiaty. Zalążki tych kwiatów. No ale nie wiadomo, czy to są męskie, czy żeńskie. W tym roku na pewno się nie dowiem, bo no, utnę je. Nie chcę, aby palma kumulowała energię swoją w postaci wydania kwiatostanu, który tak de facto no, nie jest mi do niczego no, potrzebny. Wolałbym, żeby to swoją energię skumulowała właśnie na porządne ukorzenienie, no i wydanie jeszcze kilku liści w tym sezonie. Także dzisiaj będziemy przesadzać. Dobra, a co jest do tego potrzebne? No, oczywiście ziemia, tu mam kastrę. Wcześniej przygotowałem sobie już ziemię do przesadzania mniejszych palemek. To mi akurat zostało, takie pozostałości. Niezawodna wiertarka Bosch, mieszadło. Opornik koński, ja się nie bawię w granulowane. Mam naturalny, przywiozłem sobie w tamtym roku kilka przyczepek, też obornik koński, piasek, ziemia uniwersalna i perlit. Zaraz to wszystko wymieszamy. Będę potrzebował pewnie ze 2, ze 4 takie kastry, bo u mnie ziemia jest strasznie gliniasta, więc na początek damy mu fajną ziemię taką, aby się fajnie ukorzenił, a resztę później sobie pewnie poradzi. Także zaraz zaczynamy mieszanie i na razie się rozłączam, także zapraszam po krótkiej przerwie, zobaczycie co i jak. Dobra, dzięki, także zapraszam za chwilę. No i jestem ponownie, trochę się zdziejałem, wykopałem taki właśnie dół z 70 cm głębokości, na dół jeszcze dałem na sam spód. Trochę tego obornika zmieszałem z tą taką ziemią gliniastą. Korzenie będą miały fajną odżywkę. No, ziemia jest wymieszana na taczusce. Wyszła taka fajna, przepuszczająca sypka. Ja już tego procesu mieszania nie filmowałem, no bo to bez sensu. Proporcji też Wam nie powiem, bo to nie jest przepis na jakieś ciastko. Także ja to sypałem wszystko na oko. Także zaraz tutaj wsypiemy. Palma przygotowana, tak się prezentuje, no i zaraz zobaczymy efekt finalny, także wracam za chwilę. No i jestem ponownie, trochę słońce nam zaszło, ale to nie ma znaczenia. Także tak, trach jest posadzony, poszło mi praktycznie ponad dwa worki 80-litrowe, czyli 160 litrów tej ziemi, plus tam wiadomo piasek, perlit, no można liczyć, że około 190 tego wszystkiego, nie? Ja podejrzewam, że ona i tak jeszcze siądzie, więc trzeba będzie podsypać, no ale tak to się prezentuje. Jeszcze te kwiatostany utniemy, niech tylko troszeczkę wyjdą więcej, wyżej. Także tutaj jest jeden, a tutaj drugi, trochę mizerny, no ale tak wygląda po zimie. Jego jeszcze pewnie słońce trochę spaliło, bo wyjąłem ze styrobudy. Zima była ostra, także trochę dostał też i po tyłku, no ale tutaj jest zielono, będzie dobrze, trochę nawozu, obornika, słońca i pogody i dorówna kolorem, także tak to wygląda. Pierwszy trachykarpus w tym roku w ziemi. Dzięki, pozdrawiam.